No, witam Was w kolejnym filmiku. Odpalamy stoper i idziemy z tym koksem. Co mieliśmy tutaj zrobić? Ano, mieliśmy zlikwidować tutaj tych kultystów. Sobie jeszcze podrzucę coś na mieczyk, żeby nam się lepiej cięło tych kultystów, bo zrobiliśmy miecz. Zrobiliśmy miecz stalowy. No i popatrzcie, tutaj od razu zaczynamy sobie. Możemy sobie odpalić mapkę nawet. Wiemy, gdzie jesteśmy. Tu jest wyjście, tu idziemy. Ładnie. Nam się ta krypta odkrywa. Powoli. Eliksiry zażyte. Nie mamy dominaty Nigredo, ale... Słuchajcie, no i znowuż jesteśmy na rozstaju. Sobie sprawdzić. Popatrzcie, tu się łatwo zgubić, ale można tak jak my stoimy, czyli tak jak Geralt stoi, czyli teraz pójdziemy sobie w prawo. Tutaj jak nigdy naprawdę mapka, ja mam niezłą orientację w terenie, nie chcę się tam chwalić, Bóg wie czym, ale słuchajcie, tutaj ta mapka mi się naprawdę przydawała. Naprawdę jest przydatna. Bo naprawdę można się pogubić. Na razie, jak widzicie, niczego nie. Oczywiście skorzystamy z okazji, wzmocnimy sobie znak Igni. Jest to ognisko, ale poza tym na razie nic tutaj. Żadnych rewelacji tutaj nie ma. Ale dobrze, że jest ognisko, możemy sobie, prawda? Ok. Jest taki jakby łącznik. Widzicie? Zaraz wam pokażę, gdzie wróciliśmy. Wróciliśmy tutaj w to miejsce, takie kółeczko sobie strzeliliśmy. A więc musimy się odwrócić i wracać, skąd przyszliśmy. Zaraz tutaj już powinniśmy się gdzieś natknąć. Nie wiem, czy tu byliśmy. Coś szczerze powiedziawszy, że trochę mało ich tutaj. Ale zaraz się impreza, kochani. Teraz się, kochani, impreza rozkręci. No, widzicie? Także tutaj znak Igni może nam też sporo. O! Cóż to się stało? No tak. Jak widzicie, zdarza się. To, że was Wiedźmin czasami wywali, nie jest to żaden ewenement. Czyli musimy startować od... Mam nadzieję, że nie będzie to daleko. Selavi. Aha, jesteśmy tutaj. Dobrze, ja sobie tylko na mapie zobaczę, co już odkryliśmy. Dobra. Wiemy co, wiemy gdzie, wiemy jak. Może po prostu grze tutaj było za dużo.
Tu był ten łącznik, o którym wspominałem. Tu też nic nie było. Sobie dojdziemy do tego punktu. O, właśnie. Jest dużo... Skarżą się też gracze, że jest dużo chodzenia. No jest, kochani. No jeśli ktoś nie lubi, no to niestety. Ale musicie się też liczyć, kochani, z tym, że to jest gra RPG. Tu będzie dużo chodzenia. Dobra. Czyli tak, przełączamy się. Uderzamy znakiem ARD. No dobra. Słuchajcie, tym razem mi się... Cicho, tym razem chyba jest dobrze. Chyba jest dobrze, bo gra nas nie wywaliła. Nic. Możemy sobie tutaj szczątki tych ludzi przeszukać. Trochę... Siekiera. Trochę, wiecie, żałuję, że ja ich tak skupiłem w jednym miejscu. Ciężko się takie rzeczy później przeszukuje. Jest jakaś siekiera. Tą siekierę sobie wezmę. Oni, słuchajcie, nie mają tutaj niby nic cennego. Ale zawsze tych kilka oreniszy. Tych kilka oreniszy sobie... Na szczęście także oni się szybko rozkładają. No, nie to chciałem. Dobra. Widzicie. Tak. Możemy dalej. Tu są jeszcze jakieś szczątki. Jak widzicie, zarobku tego stąd jakiegoś tam wielkiego nie ma, ale warto sobie tutaj odwiedzić. No i popatrzcie, teraz tak, zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Na wprost mamy coś. Tu pewnie gdzieś sobie tak zawiniemy. Ale na razie ja chcę zobaczyć, co to jest to na wprost tutaj. Szytnaćce, ale szytnaćce nam się przydadzą. Szytnaćców powinniśmy właściwie nawet zbierać, przynajmniej tak. Tak mój plan zapowiada. Plan zapowiada. Przynajmniej taki mam plan, że powinniśmy ich zbierać jak najwięcej. Widzicie, ile tych dóbr tutaj, które moglibyśmy spieniężyć, ile tych dóbr musimy zostawić. Okej. Okay. Czyli jestem na razie na dobrej drodze. Będzie skrzyżowanie. Tu są kultyści jacyś. Ja jeszcze zobaczę, jak to wygląda. Aha, czyli znowu jakąś tutaj odnogę znalazłem. No to pójdźmy. I pamiętajcie, co jakiś czas sejwik. No i proszę. Tutaj widzicie, też trudno nie było. No, bogaci to oni nie są. Na nasze nieszczęście. Tutaj możemy sobie i znak ARD wzmocnić. Tylko, że gra mnie tutaj wywaliła, to ja już sobie tutaj zwiększę tutaj częstość czy też... O, popatrzcie, tego szukałem. Widzicie? To jest...
po to, można powiedzieć, tu się wyprawiliśmy. Dużo fajnych takich składników, które nam się przyda. Jest Vermilion nawet jeden, widzicie. Są dość, popatrzcie, świetne alkohole, świetna baza alchemiczna. Różne etery, witriole, popatrzcie, ile tego tutaj jest. Oczywiście zbieramy. Mamy w sumie 40 oryniszy, jeśli dobrze policzyłem. Popatrzcie, wszystko to sobie weźmiemy. Czyli jednak trochę te łajzy tego miały. Ja się tutaj wycofam. Mógłbym nawet tutaj się pokusić o styl... No dobra, tego sobie już zatłuczemy. Tutaj musicie też trochę tak taktycznie rozgrywać te walki. No na pewno nie tak jak na przykład już, słuchajcie, przy Wiedźminie chociażby drugim, że już o trzecim nie wspomnę. Ja sobie tylko pozwolę zauważyć, że grałem we wszystkie części, także wiem, co mówię. Tutaj sobie. Tu jest chyba przejście. Tak, zobaczę, gdzie ono by nas tutaj ewentualnie zaprowadziło. Spróbuję rozwalić, ale najpierw przeszukam to miejsce, skąd oni przyszli. Może tutaj się posłużę Ardem nawet. Ale niestety tutaj Ard mamy za słabo rozwinięty, żeby mu... Czyli jednak... Mogę sobie tam poskakać trochę nad nim. Czyli chłopaki mają dużo rzeczy. Pamiętajcie też, zaułki też sprawdzajcie, bo tutaj można też czasami na coś fajnego trafić. Ja sobie tutaj przejdę znowuż do Ardu. Wrócimy do Igni i zobaczymy, co tutaj jest. Jakiś nowy region. Nowe sale. No, oczywiście pamiętamy o tym, pamiętamy, kochani. No, tutaj już słoneczko powoli ku zachodowi się chyli. Jakby to jaskier ujął zapewne. I popatrzcie, i mamy znowuż tutaj robotę. Ale oni są... Mamy ognisko, mamy ciało do przeszukania. No i popatrzcie. Mówię, że nie są to jakieś bajecznie duże sumy, ale... Dobrze, i wróciłem. Tylko gdzie? Aha, można powiedzieć do punktu wyjścia. Czyli teraz musimy się cofnąć. Musimy się cofnąć tutaj na to skrzyżowanie. Sobie je oznaczę. Skoro musimy się cofnąć, to się cofamy. Aż do miejsca. No i proszę. Popatrzcie, ja skorzystając z okazji, że ten się pali, tego zabiję. Bo jednak walka takim stylem, z tymi stylami... ten jest duży. Ja wam pokażę, jak już się zdecydujecie na granie, słuchajcie, znakiem... Popatrzcie, bo tutaj mnie się wydaje, że ten Morgenstern, on byłby lepszym rozwiązaniem, byłby droższy niż siekiera. Dobra. Także ja sobie chyba... Ja się tej siekiery chyba pozbędę. Wyrzucę ją na korzyść właśnie tego dwuręcznego Morgensterna. Oczywiście uda mi się go podnieść. Właśnie na razie mi się go jakoś nie udaje podnieść. Ciężko.
Tu są jeszcze jakieś szczątki. No ja chcę ten Morgenstern. Morgenstern, o ile dobrze pamiętam, to jest zwrot pochodzący z języka niemieckiego. Ja bym to przetłumaczył, biorąc pod uwagę moją skromną znajomość języka niemieckiego, jako gwiazda poranna. Tak ja bym przetłumaczył tą nazwę. Jeśli moje tłumaczenie jest złe, to proszę, żebyście mnie poprawili. Teraz ja zobaczę, gdzie my jesteśmy. Oho, czyli teraz jeszcze kawałek nam został. Ale idziemy w dobrym kierunku. Teraz będziemy mieli ten znacznik. Widzicie, tutaj nam się orientacja w terenie przydaje jak nic. Dobra, i teraz sobie patrzymy, gdzie my byśmy tutaj mieli iść. Aha, albo tu. Czyli pójdziemy sobie na wprost. Tutaj mamy kolejnych kultystów. Aha, czyli tego sobie... No właśnie. Także nam stylem silnym pójdzie szybciej z nimi, dobra. Tam jest jakiś kufer, którego broni też jakiś kultysta. Dobra, jest chlebuś. Te chlebusie zbieramy, one nam się przydadzą. Tylko, że tutaj pamiętajcie o tym. W miarę, słuchajcie, jak będziecie grali w Wiedźmina, to zmienianie, te zmiany... słuchajcie, te zmiany stylów walki wam po prostu wejdą w krew. I popatrzcie. I mamy tutaj drugi. Nawet zyskaliśmy, popatrzcie, nawet petardę. Nawet zyskaliśmy petardy. Ja może je umieszczę, tylko znowuż ten nieszczęsny tryb TTP mi się włączył. Nawet zyskaliśmy petardy. Ja sobie tą petardę wrzucę może. No, co się dzieje? Ja sobie tą petardę może tutaj wrzucę. Może nam się uda wykorzystać jakoś. Tylko nie wiem, który to był. To był pierwszy, to był drugi. Dobra. Okej, szytnaćce nam zniknęły. Wiemy, że gdzieś tu rosną, ale nie wiemy gdzie. No to oczywiście po powtórnym wczytaniu gry by nam się pokazało, ale... Dobra. Szytnaćce. Tu już nic raczej nie będzie. Mógłbym sobie oczywiście kolejnego save'a. Widzicie, popatrzcie, ile zarobiliśmy. Słuchajcie, te drogie kamienie oszczędzamy. Drogie kamienie oszczędzamy. Po co je oszczędzamy? No dla pani oczywiście. Bo będą zadania, które... Aha, i teraz tutaj w lewo, dobrze, bo tutaj jeszcze może coś być. Czyli słuchajcie, tak jakbyśmy się w pół godziny wyrobili. Ach, jest sala. Tylko, że są tutaj tylko grzybki chyba. Nic więcej. Dobra. Także popatrzcie, było, nie było, do wieczora nam zeszło. Ja się teraz postaram stąd wyjść. Tu jest chyba ta sala, to raczej stąd nie wyjdziemy. Zaraz, gdzie byśmy tutaj... Tu już żeśmy też byli. Tu jest też sala zamknięta, dobra. Tu jest sala, więc my pójdziemy tędy. Chodzi o to, żeby jeszcze, słuchajcie, tutaj chwycić... Jeszcze chwycić, słuchajcie, tego naszego. Tu jest ognisko, zaraz gdzie ja jestem.
Aha, dobrze, tędy przejdziemy przez to ognisko i tu już powinniśmy się dostać do wyjścia. Dobra, czyli... Mniej więcej tutaj drogę pamiętamy. Widzicie, żal zostawiać. No ale cóż możemy zrobić? Tutaj już powinniśmy iść prościusieńko do wyjścia z krypty. Ale samo wyjście z krypty, kochani, to jeszcze nie jest wszystko. To jeszcze nie jest wszystko, bo my musimy na dodatek jeszcze opuścić kanały. Jest ognisko, można by sobie było przysiąść, pomedytować. Teraz oczywiście ja już idę na pamięć do wyjścia. No są, no co poradzimy. Także troszeczkę sobie tutaj połaziliśmy, popolowaliśmy. Tutaj powinno być już wyjście do miasta. O ile dobrze pamiętam. Ale jak widzicie, tutaj te poczwary nam nie chcą. Naprawdę walka nie jest trudna. Trudno, to słuchajcie, to będzie dopiero jak my się będziemy mierzyć z takimi potworami, jak dajmy na to kikimory czy wiwerny królewskie. Chociażby nawet zwykłe wiwerny. Bazyliszki są też bardzo niebezpieczne, bo są jadowite. Bleblezaury, jak ja to je nazywam, są też niebezpieczne, bo one przynajmniej w tych pierwszych naszych tutaj godzinach zetknięcia się z nimi, no bo one eksplodują kwasem przed śmiercią i możemy się nieprzyjemnie po prostu. Możemy być nieprzyjemnie zaskoczeni tym. Pamiętajcie, że na razie nie pracujemy dla zakonu, więc lecimy sobie do kowala. Mam nadzieję, że sprzedawca jeszcze będzie. O, właśnie. Czego wam trzeba? Pokaż mi was. Pan Ciwaj mówił, żeście równe chłopisko. To nie widzę przeszkód, co by interesie gubić. Oto towar. Nie wiem, słuchajcie, czy mi się zdaje, czy tutaj te ceny są naprawdę niskie u tych krasnoludów. Może już u nich nie będę sprzedawał, tylko sobie poczekam. No i popatrzcie, my teraz co? My teraz czekamy tak naprawdę na zmierzch. Ewentualnie, słuchajcie, możemy sobie jeszcze zajrzeć do detektywa. I teraz tak, przy każdym takim zaglądaniu do detektywa patrzymy na medalion. Jak nie drga, to jest dobrze. Gorzej jak drga. Słucham cię uważnie, biały wilku. Przenieśli więźnia do szpitala. Tym lepiej dla nas. Tam będzie mniej strażników. Ale i tak będą go mieli na oku. Cóż, zawsze możesz porozmawiać z nimi w nocy, bez świadków. Zastanowię się nad tym. Okej. Słucham cię uważnie, biały wilku. Co miałem zrobić w sprawie naszego śledztwa? Porozmawiać z Vincentem Majsem, kapitanem Straży Miejskiej, i przesłuchać świadka. Przesłuchałem kapitana Straży. Wnioski? Moim zdaniem jest niewinny. To niespodzianka. Nie dałeś sobie zamydlić oczu? Nie martw się o mój wzrok, ani o zdolność do dedukcji. To nie Vincent. No dobrze, skreślam go z listy podejrzanych, ale czynię to niechętnie. Jestem pewien, że coś przede mną ukrywa. Zajmę się tym w wolnym czasie. Ano. Musimy się zająć pozostałymi tropami. Widzicie? Teraz... Dobra, to już nie będziemy. Chociaż mógłbym się przespać u niego. Słuchajcie, ja się tak prześpię. Żeby już się tak dobrze ciemno zrobiło.
Okej. Kotek jeszcze działa, puszczyk jeszcze działa, to świetnie. No i słuchajcie, no i teraz jeszcze mamy 5 minut, to może uda mi się. Może mi się uda jeszcze zagadać do tych strażników. Teraz zobaczymy, czy tutaj odkryliśmy już te rośliny nieznane. No niestety jeszcze nie. To jest werbena. Czy jest przydatna? No jest. Ta nieznana, mówię o tej nieznanej roślinie oczywiście. Ale słuchajcie, kochani, wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Pieniążki muszę na razie tutaj oszczędzać, bo jeszcze będziemy mieli drobne wydatki. Chociażby na detektywa tego podrobionego. Patrzcie, jest więzień, mamy tutaj dwóch strażników. Ja sobie oczywiście tutaj zasejwuję. Też musimy być przygotowani, bo czeka nas tutaj walka, ale najpierw ja się muszę z nimi dogadać. Nie zbliżać się do więźnia. Trzeba będzie im dać w łapę. Nie zbliżać się do więźnia. Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein, on... No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdlał, wynocha! Coś słyszę. No, jakieś zaraz. Zamieszanie w korytarzu. Cholerni bandyci, nasłał ich baranina. A, gówno, prawda. O, przepraszam za... Popatrzcie, tutaj już musimy się przygotować na to, że na nas idą. Jeden z pałą, jeden z dzidą. Sobie mógłbym tutaj nawet... nieźle. No poczekamy już, aż on się dopali do końca. Zresztą teraz wystarczy jeden cios. Dobra. Szkoda mi tylko strażników miejskich. Mam nadzieję, że żadnego nie uszkodziłem. Mamy ten Morgenstern. Możemy wszystko wyzbierać. Nie. Spokojnie. To jest jakaś siekiera. Więzień raczej nam nic nie powie. No, trochę mi głupio, że na ołtarzu prawie że na ołtarzu Melitele, no ale cóż mogłem zrobić. Dobra, to już więcej chyba raczej nic nie dostaniemy. Czyli co? Czyli co, kochani? Mamy minutkę 15. Ja bym sobie jeszcze zerknął, co ja bym tam musiał dalej robić. Na mój gust to pewnie pójść do detektywa. Przyjaciółka z dawnych lat. Ech, no, psy to pielce. To wszystko będziemy robić, kochani, na bagnach. Jeśli będziecie chcieli polować na echinopsy, to większość echinopsów nie jest do upolowania na bagnach, ale pamiętajcie, że są to stworzenia głównie, które głównie są aktywne w nocy. Także podejrzany Kalkstein, podejrzany... Dobra, i podejrzany Thor. Możemy sobie tutaj teraz iść do baraniny.
Ewentualnie, słuchajcie, mamy nockę. To możemy sobie na szybko też iść pogadać z Szani. Na spokojnie. Właśnie. Czyli skończyło nam się nagrywanie. Także to już będziemy robić w następnym filmiku. Ja sobie tutaj jeszcze podejdę do baraniny. Najprawdopodobniej. Albo słuchajcie, będziemy musieli pójść do detektywa. Wiesz, w dzienniku zakładka postaci. Baranina. Aha. Czyli z baraniną trzeba będzie zagadać. Dobra. Słuchajcie. Tak czy owak, w tym miejscu się na razie z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, dzięki za komentarze, za subskrypcję. Cieszę się niezmiernie, że się wam podoba. Robię co w mojej mocy, żeby się podobało. Także bywajcie i powodzenia na szlaku.